Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że komuniści w Ameryce zniszczyli wszystko. Weszli we wszystkie instytucje, no i niszczą po kolei. Teraz niszczą policję w sumie, no i społeczeństwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No ja te ostatnie filmiki o tej tragedii to sam demonetyzuję, no bo wydaje mi się, że to nawet te reklamy nie byłyby wskazane. No ale inne są demonetyzowane. No tragedia. Tragedia, 18-latek, jak zwykle 18-latek z pistoletem maszynowym, z karabinem maszynowym, półmaszynowym, niewojskowym, wzorowanym na wojskowym, zastrzelił następną 19 dzieci. No chodził do tej szkoły, 10 lat wcześniej chodził do tej szkoły, także, że miał jakieś nienawiść, no tam był wyśmiewany, no bo on się troszeczkę jąkał, no, ale to pomijając. No i teraz jest dyskusja o policji. Okazuje się, że policja w tym mieście, tam jest 60 tysięcy ludzi mieszka, to jest niedaleko granicy Teksasu, 40% podatku katastralnego idzie na policję, także to są straszne sumy. No to nie jest tylko związane z takimi sytuacjami, jak ten psychicznie chory młody człowiek. Tam jest pełno nielegalnych emigrantów z Ameryki Południowej. No i to jest teren przygraniczny. Także te fundusze są dosyć, no muszą być wydawane, no bo tam ciągle są jakieś rozruby, bijatyki, morderstwa przypuszczalnie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest pytanie, ludzie oskarżają tą policję, że przyjechali, ten młody człowiek napisał na internecie, na Facebooku, że babcie zastrzeli, że dzieci powystrzela. No nie było reakcji, no ale to o tym za chwilę. No i pojechał, wpadł do szkoły. Okazało się, że szkoła miała jedno wejście, ale on wpadł do szkoły od tyłu, bo nauczycielka zostawiła telefon w samochodzie, przystawiła krzesło do drzwi, poszła po ten telefon i później zapomniała zabrać tego krzesła. No i teraz wszyscy walczą z tą policją. Co ta policja zrobiła? No policja przyszła i zdecydowała, że w zasadzie z aktywnego strzelca on się zamienił w teoretycznego człowieka, który okupuje czy zajmuje szkołę. No i tam to nie mają procedury na jak ktoś strzela, a ktoś jak się zamknie. No ale w międzyczasie no to on zabijał te dzieci co parę minut i te strzały były słyszalne. Tam rodzice wyskakiwali ze skóry. Policja lokalna zaaresztowała jedną kobietę, która chciała tam wejść. Druga kobieta pobiegła od drugiej strony, weszła przez okno, zabrała dzieci z innej klasy, które tam były. No mogła zabrać jakieś inne dzieciaki, no ale wiadomo, zew krwi ma to do siebie, że się tylko zadbali o te swoje, tam były jakieś demonstracje, policja walczyła przeciwko rodzicom, no i dopiero zadzwonili po oddział specjalny, przygraniczny oddział specjalny, no i oni wpadli tam i zastrzelili tego. I teraz jest pytanie, dlaczego nie wchodzili? Dlaczego nie wchodzili? Dlaczego nie wskakiwali? Dlaczego nie po prostu sforsowali czy drzwi, czy okna, czy nie wpadli tam? No jak zwykle to będzie pytanie, co by było, jakby wpadli wcześniej, by zabili dzieci. No i to jest to, że to jest szczucie na policję, te zabieranie funduszy, te przedstawianie policji, że są mordercami, że nie dbają o ludzi, no to ich paraliżuje. Teraz policja po prostu się boi cokolwiek robić. W tych czarnych dzielnicach to jest makabra, bo tam nie chcą jeździć, policjanci nie chcą jeździć. No, lokalni nie chcą wstępować do szkoły policyjnej,
No bo to jest źle widziane przez czarnych, żeby czarny był policjantem, także oni nie chcą być policjantami. A teraz wszyscy inni, nawet czarni z białymi, czarni z innych rejonów, kiedy jadą w tą dzielnicę, no to unikają, bo cokolwiek by nie zrobili, no to zawsze są winni. No i w tym wypadku 21 osób zginęło, dlatego że policja zaczyna być sparaliżowana. Teraz wszyscy się pytają, łącznie z policją, co byśmy zrobili na ich miejscu. No, praktycznie i teoretycznie, no to policja jest po to, żeby bronić, no i narażać swoje własne policyjne życie raczej, a nie to jest ta cena zawodu. Wracając do tego chłopaka, tego chłopaka Salvador Ramos, no on pisał na Facebooku, że babcię zastrzeli, uczniów zastrzeli. Facebook mówi, że to były prywatne informacje, że to nie były na stronach publicznych, no ale te intencje, ten zamiar tego zastrzelenia, no to tam jest. To wszystko w sumie jest. Teksty, które wysyłamy, no to w złych rękach czy w dobrych rękach to wszystko zostaje. Tam te komputery analizują to wszystko. No i teraz tak się człowiek zastanawia, czy to już jest ten 1984 rok Orwella, kiedy tam wszystko jest pilnowane. No, dużo ludzi, dużo komunistów z reguły to mówi, że czy masz coś do ukrycia. No, Google do niedawna e-maile to po prostu skenował teksty, sprawdzał wszystkie, prześwietlał wszystkie te teksty i patrzył się na słowa. No i w zależności co tam było pisane, jeżeli ktoś pisał do kuzyna, czy do żony, czy do wujka, że mam kupić lodówkę, no to tam zaraz się reklamy pokazywały lodówek takich a takich. Także to było wszystko zautomatyzowane. No Google już tego nie robi. Ten komputer też mówili, że nie jest wykorzystywany do niecnych, diabelskich celów, no ale technologia tam jest, technologia wie. No technologia wie do tego stopnia, że jak jesteście gdzieś na mieście i macie lokalizację włączoną, no to też reklamy wchodzą w restauracji naokoło, czy cokolwiek. No, szukacie na Google jakiegoś szalików, czy rajstop, czy cokolwiek, no i tam zaraz się pokazują przepraszam, reklamy we wszystkich programach. Także ci przekaźnicy no mają tą informację i wiedzą co tam się dieje, no i skenują, sprawdzają, prześwietlają. Bloomberg mówił, że powiedział, że Joe Biden, Joe China Biden krzyczał, że Ameryka wymaga tego, że Ameryka musi stanąć naprzeciwko. No, tyle tylko powiedział, że ma stanąć naprzeciwko fabrykom broni po tym ataku. No Biden powiedział, ale coś innego. Biden powiedział, że Ameryka musi stanąć przeciwko gun lobby, czyli lobbystom broni. No ale lobbyści broni, no to lobbyści broni w Ameryce to jest 150 milionów ludzi. To są po prostu normalni ludzie. To nie są terroryści. Teraz w poniedziałek i cały weekend i cały ten tydzień będzie, znowu zacznie brakować amunicji, znowu zacznie brakować broni. Ludzie kupują na potęgę
broń i się dozbrajają. No dlatego, że się boją. Dlatego, że się boją, że komuniści będą robić konfiskację. No w Australii. W Australii zrobili konfiskację. No i teraz, kiedy było to? 2-3 lata temu. No to teraz tylko same bandziory mają broń. Oni już się nie obawiają, że jak napadną z bronią w ręku, no to nie zostaną zastrzeleni, bo broni już nie ma. Tam nie było niby konfiskacji, ale było przymusowe wykupywanie. Tam wszystkie te dane statystyczne mają, no bo te zezwolenia były dosyć wymagane. Tam nie było bezimiennej broni. Także rząd przyszedł, powiedział, ty masz to, to i tamto, zapłacimy ci to, to i tamto pieniędzmi podatnika. I w zasadzie skonfiskowali całą tą broń w Australii. No i czy teraz jest mniej bandytyzmu? Jest dużo więcej bandytyzmu. Czy jest mniej jakichś takich postrzeleń? No też przypuszczalnie nie jest. To wszystko też się zrobiło też z jakiejś tam tragedii, którą w sumie napompowali, że to były jakieś antymuzułmańskie ruchy. No ale konfiskacja nastąpiła. Także w Ameryce sprzedaje się co roku 20 milionów broni. 20 milionów broni właśnie tej broni tak zwanej bojowej. Czyli to jest taki krótki, lekki karabinek półmaszynowy. Te 10 milionów z tych 20 to właśnie są te karabinki. No, one są ładowane magazynkami. No i jeżeli ktoś jest wariatem, no to coś takiego jest wykorzystywane. No tyle tylko, że z tych 10 milionów to 9 999 999 to jest kupowane dla właśnie obrony przed takim wariatem. To nie jest kupowane na to, żeby pójść zabić tego wariata. No to w sumie mogli wyczuć dużo wcześniej, dużo szybciej. On się odgrażał. No i teraz wszystko idzie w tym kierunku, że po prostu ten internet będzie to robił. Internet będzie to robił. Zrobią takie jakieś hipotetyczne Google masowe strzelaniny. No i w zasadzie będą patrzyli na tekst takiego łebka, który napisze, że zabije babcię. No tyle zabije babcię i zabije uczniów. Tyle tylko, że problem jest taki, że jeżeli nie będą skazywani, to tysiące, dziesiątki tysięcy nygusów zacznie pisać coś, żeby tylko sprowokować cały system policyjny, żeby oni przyjeżdżali, przesłuchiwali. I dopóki za takie wpisy nie będą karali, to nic to nie zmieni. W Buffalo była taka sytuacja 3 tygodnie temu, że młody też 18-letni pojechał 2-3 godziny do murzyńskiej dzielnicy w mieście Buffalo, no i wystrzelał tam czarnych w sklepie spożywczym. No i jest w więzieniu, sprawy nie ma, skazany będzie na 17 wyroków dożywocia. No, czasami ktoś się zastanawia, dlaczego jest, może być 17 wyroków dożywocia za każde życie, które zabił. No, problem jest taki, że jakby dostał jeden wyrok dożywotni, no to też te dożywocie to nic nie znaczy. Jak zostanie skazany powiedzmy na 450 lat, no to za dobre sprawowanie odejmą mu 50 lat, coś tam amnestia obejmie go następne 50 lat, no i zostaje mu do więzienia powiedzmy 130. Także to już jest dożywocie, także życie zakończy w więzieniu. No bardzo często ci ludzie skazywani na dożywocie, no to też są bandytami, mordują dla rozrywki i tak dalej, także to jest następna głupota komunistyczna, zlikwidowanie kary śmierci. No ale to się wszystko zapętla. W wypadku tych młodych ludzi to jest brak szpitali. Te szpitale po prostu ACLU, czyli American Civil Liberty Union, czyli Unia Wolności Obywatelskich, Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich,
Kaczyńskiej pozamykała szpitale psychiatryczne. No nie w sumie pozamykała, ale zredukowali z praktycznie o połowę, bo w szpitalach było bardzo dużo przymusowych pacjentów, no a później ci przymusowi pacjenci zostali po prostu wypuszczeni. No i nie było planu na co zrobić z tymi psychicznie chorymi. No i oni teraz w Ameryce, no to są na ulicach, strzelają do niewinnych dzieci. Biden powiedział, że jest lobby broni, no ale tak jak powiedziałem, 150 milionów ludzi to nie jest lobby broni, tylko jest to są obywatele. Al Gore mógłby zostać prezydentem w 2000 roku, jeżeli by wygrał w swoim stanie, a w swoim stanie nie wygrał, dlatego że w 1994 roku był właśnie 10-letni zakaz na sprzedawanie broni bojowej. No i obywatele powiedzieli, że no, nie będą go wybierali. Nie będą wybierali komunistów, którzy zabraniają konstytucyjne prawo do posiadania broni. Te 10 lat minęło, no i później to wygasła. Cała ta ustawa wygasła, także że go nie został prezydentem, no a 150 milionów ludzi uważa, że konstytucja to jest konstytucja, no i uważa, że to trzeba inaczej kontrolować czy pilnować, żeby nie było takich masowych morderstw. No. Część proponuje, żeby nauczyciele nosili broń. No, w mojej opinii to jest debilizm. Ktoś, kto chce zostać bibliotekarzem, czy bibliotekarką, nauczycielem, czy nauczycielką, no nie ma tego temperamentu, nie ma tego przekonania do broni, nie ma zainteresowania, jest przestraszona. Ludzie, którzy mają testosteron, którzy chcą być żołnierzami, którzy chcą być policjantami, strażakami, to są inni ludzie. Są ludzie akcji, są ludzie po prostu bardziej humaniści. Także propozycje, żeby nauczyciele mieli, nie. No, problem jest też taki, że dużo kretynów proponuje, żeby było 500 tysięcy psychologów we wszystkich szkołach, żeby rozmawiali z tymi psychicznie chorymi dzieciakami. No ale to też kosztuje miliardy. Zakładając, że jest 70-80 tysięcy pensja takiego psychologa, no to nas są następne podatki. Także to mieć jednego psychologa na szkołę, gdzie jest kilkuset uczniów, no i jeden na cały stan robi takie tragedie, no to nie jest to wszystko. Przepraszam, to nie jest to wszystko normalne. No ale takie propozycje proponują. No, problem tak samo jest to, że komuniści zabili religię, zabili kościoły, ludzie nie chodzą już na religię, nie chodzą do kościoła, te dzieciaki nie słuchają 10 przykazań, nie słuchają, nie zabijaj, powiedzmy, nie rozumieją, co to jest dobro, co to jest zło, cała ta moralność światowa i amerykańska upadła. Te większość tych 18-latków, no to jest wychowywana przez samotne matki albo przez babcie. No i później ci psychopaci zabijają tą biedną babcię i później z zemsty za to, że się 10 lat wcześniej dzieciaki w szkole śmiały z jego jąkania, zabija 19 innych niewinnych dzieci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja.
Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się zaszczuć socjalistom, lewakom, komunistom. Oni mają szybkie rozwiązania, ale te zawsze rozwiązania zawsze się kończą głodem. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, zastanawiajcie się, ciągle się zastanawiajcie, co wybraliście i do czego doprowadziliście. Zdrowia dla normalnych.